Z ponad 309 milionów złotych dochodów najwięcej, bo 119 milionów zostało przeznaczone na oświatę, ponad 31 milionów na transport publiczny. Podobna kwota zostanie przeznaczona na nowe inwestycje. W 2014 roku zakończy się jedna z największych inwestycji miejskich, a więc budowa hali widowiskowo-sportowej. W przyszłym roku zostaną zakończone także dwie inne inwestycje. Dokończenie już budowy Parku Wrocławskiego, czyli etap drugi ptaszarnia wraz z mini zoo. Następnie to, o czym się mówiło od dawna, czyli przygotowanie ratusza do skomasowania tam Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego. Miasto zajmie się także realizacją nowych zadań inwestycyjnych. Będzie to budowa sieci Wi-Fi, która ma dostarczyć bezprzewodowy internet w całym mieście. W przyszłym roku rozpocznie się również budowa tzw. małej obwodnicy Lubina. Jest to w planach na razie projektowych. No, jak nam się poprawi bilans, zakończymy te dwie wielkie inwestycje w mieście, to myślę, że to będzie w najbliższym jakimś naszym projekcie do wykonania, bo jest to konieczne, tak jak byli przeciwnicy obwodnicy tej dużej południowej. Myślę, że tutaj też są różne zdania, ale to jest na pewno niezbędne dla miasta i myślę, że w pierwszej kolejności będzie inwestycja taka prowadzona. W nowy rok miasto wejdzie z 90-milionowym zadłużeniem. Obsługa długu wyniesie 8,5 miliona złotych. I niemal całość tego długu pochodzi z budowy obwodnicy południowej. Trwają procedury prawne, które zmierzają do odzyskania tych pieniędzy przez prezydenta od marszałka województwa. Wszystko jest na dobrej drodze. Prezydent liczy na to, że, no oczywiście te procedury trwają, ale liczy na to, że przynajmniej część tych pieniędzy Lubin odzyska. Z obciążeń finansowych Lubina należy wymienić także tak zwany podatek janosikowy, który w przyszłym roku będzie najwyższy w historii miasta. Wyniesie on 2,5 miliona złotych. Radni miejscy przyjęli przyszłoroczny budżet w większością głosów. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.